Dzisiaj, to znaczy 19 lipca 2014 roku, wyruszamy na trasę rajdu partyzanckim szlakiem 27 Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej po ziemi lubartowskiej. Pierwszy raz zaczęliśmy w 2000 roku. W tym roku zapowiada się na wyjątkowo atrakcyjny rajd, który utrwalać będzie historię Armii Krajowej, a w szczególności naszej kochanej 27 Dywizji, którego mamy tutaj przedstawiciela za moimi plecami. To jest ostatni żołnierz z kamelkowskiego plutonu, który wchodził w skład 27. Niestety spotkał ich ten sam los, co całą 27 Dywizję. Ponadto rajd jest prowadzony pod patronatem pana Fryderyka Pół, starosty powiatowego w Lubartowie. Z pomocą mamy wójta gminy Kamionka, wójta gminy Lubartów, wójta gminy Firlej, gminny ośrodek kultury w Kamionce, oczywiście Związek Kombatantów Polskich koło z Lubartowa. No i ci, którzy najbardziej popularyzują i 27 Dywizję i historię II wojny światowej, to Klub Oficerów Rezerwy noszący imię Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie w Lubartowie. A na czoło wysuwa się również szkoła nosząca imię 27 Dywizji w Skrobowie, z której zawsze bierze udział pan dyrektor Zdzisław Wereszczyński. No mniej więcej tak by wyglądał skład organizatorów czy współorganizatorów. Natomiast w roku bieżącym ma podobno uczestniczyć, bo jeszcze nie widzę nikogo, kawaleria oraz kolarze, którzy będą na wojskowych rowerach z przedwojennych. Na jakich jeździło przed wojną Wojsko Polskie. Tak by wyglądało na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Chcemy zaprezentować nasz peleton na rynku w Kamionce, objechać rynek dookoła i udać się na trasę. Trasa ta skończy się na razie w Skrobowie, gdzie złożymy wiązanki kwiatów, będą jakieś krótkie przemówienia i ostatni etap Skrobów, Wola Mieczysławska, Grabina, Kamionka. W Kamionce spotykamy się na Stadionie Leśnym i tam możemy sobie jeszcze wszystko dogadać, nagadać się, powręczać i tak dalej, i tak dalej.
Stań no koło tego. Złóż. Przypominanie o tym, skąd te tablice się wzięły, co to jest 27 Dywizja Piechoty. Zresztą niektórzy mówią, że już w tej chwili trochę się gubimy, niektórzy nie do końca wiedzą, kiedy ona powstała, po co. Może mylimy walki na Wołyniu, gdzie żołnierze, którzy w tych walkach brali udział, byli później takim bezpośrednim zapleczem do utworzenia 27 Dywizji. Ja myślę, że to dzisiejsze spotkanie i te wątpliwości być może też skłonią niektórych do poszukania bardziej szczegółowych materiałów w internecie i sądzę, że taki powinien być również cel tego dzisiejszego rajdu. Bardzo dziękuję za organizację.